Witam serdecznie pierwszego guru dnia. I tak naprawdę dzisiaj zaczyna się vlogmas, czyli właśnie na początku dnia otworzymy sobie nasze kalendarzyki, kalendarze adwentowe i zaczynamy. Muszę najpierw jeszcze rozpakować je z folii. Więc tak, ustawiłam tą kamerę i słuchajcie, rozpakowujemy najpierw folię. Nie wiem, czy to widać, czy nie. I chyba będę nagrywać aparatem, żeby nie słabić ją, bo tak po prostu nie wiem. Jest pierwszy. Ten jest otwarty. Teraz mamy drugi. Czekoladkowy. Czy on był gdzieś tutaj? No, otwieramy. Tak. Nie wiem, co widzicie, ponieważ nie mam podglądu. Nagrywam komórką. Mam nadzieję, że coś widzieliście. Teraz będziemy otwierać. A więc tak, otwieramy kalendarze. Mamy pierwszy tutaj z herbatkami i szukamy jedyneczki. I słuchajcie, akurat tutaj nie ma problemu, ponieważ ten kalendarz jest po kolei. Ale wyjmowanie to już będzie większy kłopot. Dlatego też mamy tu nożyczki. I zobaczymy, co jest w herbatce. Tu jest opis, jak zrobić. A tutaj mamy organic green tea with cinnamon, ginger, cardamom, cloves, nutmeg, pepper and pomegranate. Więc jest to zielona herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, kakałką muszkatołową, pieprzem i czymś. Chyba. Nie wiem, czy to nie są owoce granatu. I zobaczymy sobie herbatkę, która będzie wyglądać w tym roku. Jedną ręką będzie trudno. Ale tak, to są moje ulubione herbatki, które są zapakowane w takie woreczki. I te woreczki, znaczy woreczki i woreczka, i te woreczki jeszcze są właśnie takie materiałowe. One są takie bardzo, bardzo fajne. Więc to będzie dzisiejsza moja herbatka, którą sobie zrobię rano. I słuchajcie, będzie obrazek do układania. W tym roku układamy go tutaj. Następny kalendarz będzie to kalendarz i proszę. Szukamy jedynki. Czekajcie, muszę tego tutaj dać bliżej. I szukamy jedynki. No, gdzie mamy jedynkę? Tu jest jedyneczka. Tu jest takie. Wyjmowanie będzie trudne. I co my tu? Co będziemy mieć? Pudełeczko jest ładne. Tu jest ten kalendarz. I wyjmujemy. I co to jest? Perfumki. Jakieś perfumki. Chyba sobie powinna to jakoś ustawić. Otworzymy perfumki. Tak. Więc otwieramy pudełeczko. Jak ładnie zapakowane to jest. I takie małe perfumki. Teraz zobaczymy, jak one pachną. No, ładny mają zapach. Jakiś, nie wiadomo jaki, ale ładny. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest serduszko. Nie wiem, czy to widzicie. W
flakonik jest ładny. No dobrze. Więc teraz tak. Chowamy pudełeczko. I chyba nie tutaj było, no ale dobrze. I teraz otworzymy sobie. Dodamy tu. Otworzymy sobie kalendarz z czekoladkami. Tak będę kładła, bo będzie łatwiej. Zobaczcie, ile mamy misiów. I dzisiaj będzie czekoladka. No jaka? Czy wy widzicie jedynkę? Mi podpowiedzcie, gdzie ona jest. Ja wiem właśnie, że jak się ogląda film, to się szybko widzi. A jak się chce znaleźć, to jest trudno. Zobaczcie, jaki piękny misiaczek. O, no to jest coś ślicznego. Chodź tu, misiu. Będziesz dzisiaj zjedzony. Piękny miś. Czekajcie. Zobaczcie. Nie wiem, czego dzisiaj zjem. Może zbiorę sobie rodzinkę misiów. Bardzo ładne. No dobrze. Mamy misia. I teraz otworzymy sobie mięso. Teraz może stać tutaj. Albo nie. Teraz ma tutaj. Więcej tych kalendarzy, to nie jest tak łatwo. A ten mi wypada. Nie też pudełeczka odpadają. Dobra, lecimy. Szukamy jedyneczki. Gdzie jest jedynka? Tu jest jedynka. I zobaczmy, co mamy. Peel of mask. Peel of mask. Active mask. Tylko dlaczego to jest maseczka? Prowitamin B5, biodetox. Nie wiem do czego to jest, chyba. Z prowitaminem B5 to może być do włosów. Mamy maseczkę do włosów, tak? Albo do twarzy ewentualnie, to później się zobaczy. I ostatni kalendarzek. Nie będę go kładła, tylko słuchajcie, szukamy jedynki. Wpatrujcie się w ten kalendarz. O, ja tej jedynki oczywiście nie widzę. Powiem wam, że ciężko jest, może go tak przechylimy. O, jest jedyneczka. Jedyneczka jest na dole. To jest naprawdę bardzo fajny czas, kiedy właśnie się ten kalendarz otwiera. Słuchajcie, jakie duże opakowanie. I co to jest? The Ritual of Ayurveda. I to jest hand wash. Takie śliczne medełeczko. Oni mają piękne te opakowania. Czekajcie. Muszę to jakoś zablokować. Bo chciałam zobaczyć, jaki jest zapach. Bardzo ma to ładny zapach. I powiem wam, że wczoraj, jak położyłam te kalendarze przy mojej poduszce, z tego kalendarza wydobywał się taki ładny zapach. I później po prostu mi tak ładnie pachniała poduszka. Mimo, że ten kalendarz tylko stał blisko. Więc mamy takie mydełko. No i dobrze. I teraz ustawimy to sobie. Aha, jeszcze to coś jest napisane. Santa loves Ayurveda. And your hands will to wash worries away with the balancing fragrance of Indian rose. Z indyjskiej róży. No więc jeszcze ustawimy te kalendarze tak ładnie. Siarki i tu. Douglas idzie do tyłu. Co z tego kalendarza z Iwroszy, który mi się zresztą bardzo podoba, bo jest piękny. Piękne ma te pudełeczka. Wypadają te pudełka. Bo herbatki się nawet trzymają. I słuchajcie, co mamy w takim razie dzisiaj? Mamy to piękne mydełko. Maseczkę. Takie malutkie perfumki z Iwrosze. I misia. I moją herbatkę. Takie zdobycze dzisiejszego dnia. I ja teraz idę zjeść śniadanie. I mam dużo pracy, bo też przyjdzie ktoś do nas w niedzielę. Więc trzeba tutaj się zająć ogarnianiem domu.
i jeszcze coś muszę dokupić. I w ogóle, no po prostu muszę iść do sklepu i zrobić różne rzeczy. Także wiele pracy przede mną, a jeszcze muszę dokończyć montowanie tego filmu wczorajszego. Niedużo mi tam zostało, ale była już trzecia w nocy i słuchajcie, ja byłam wykończona po całym dniu, po tej pracy, po chodzeniu i stwierdziłam, że no tą końcówkę dodam już dzisiaj, najwyżej dzisiaj wrzucę ten film, najwyżej wieczorem będziecie je mieli, no trudno, ale widzę, że z nagrywaniem codziennie to będzie kiepsko, zwłaszcza jak pójdę do pracy, no bo teraz jest weekend, no to jeszcze jakoś jest. Także odezwę się do Was później. Robię sobie śniadanie teraz. Mamy miskę z lamon i moją filiżankę, którą dostałam na urodziny. Dzisiaj nie miałam czasu ugotować, więc po prostu mam taką owsiankę, którą miałam kiedyś na wakacjach. I ja się tylko wsypuję, zalewa wrzątkiem i też można czasami sobie tak zrobić. I Nescafe. Nescafe, ja mam kremę, a tutaj jest puszka po Nescafe z cypru. No i tak. Chyba mało wody wlałam, ale dobrze, to później wylejemy. A tutaj dodam sobie jeszcze trochę mleka kokosowego, żeby ją rozrzedzić jakoś. Takie coś mi wyszło i słuchajcie, to jest dobre, bo bardzo słodka jest ta owsianka, ale ją trochę rozcieńczyłam tym mlekiem kokosowym, więc jest lepsza. Tutaj mam kawka, filiżance z lawendą, idę zjeść, a potem idę po torta. Byłam właśnie na zakupach, zobaczcie, mam cały tył samochodu założony, ponieważ będziemy mieć małą uroczystość i kupiłam kilka rzeczy i tak. Pokażę Wam jedno, co mam dla ozdoby. Widzicie to? Ciasteczko z ciastkiem. Znaczy z ludzikiem ciasteczkowe. A tu reszta. Jak wrócę do domu, to pokażę Wam pewnie, co tu mam. Wróciłam do domu i zobaczcie, mam tu dużo siatek, ponieważ kupiłam kilka rzeczy, bo będziemy mieć małą uroczystość jutro, 2 grudnia, więc teraz to rozłożę i pokażę Wam, co kupiłam. Tak, rozłożyłam wszystko i to są różne rzeczy i takie dla mnie na co dzień i na tą uroczystość małą jutrzejszą i też na święta. Więc zacznę od rzeczy świątecznych. Kupiłam jeszcze 2 foremki o kształtach, których nie miałam. Tutaj jest taki dzwoneczek na ciasteczka, a tu jest taka rękawica mikołajowa i do zdobienia tych ciasteczek kupiłam sobie pisaki. Żółty, biały, czerwony i zielony. I czekajcie, jeszcze coś. Że jestem z powrotem, bo sobie przypominam jeszcze coś. Czyli mamy te pisaki i zobaczcie, tu ładnie jest pokazane, jak zdobyć ciastka. I do tego mam polewę z ciemnej czekolady i polewę z białej czekolady. Nie wiem, no po prostu nie wiem, co będę jeszcze robiła, ale wzięłam sobie do zdobienia, bo były na promocji przedświątecznej, więc będę miała już na święta. Potem tak, 2 sosy słodko-kwaśne do makaronu i tu mam cukinię, którą ja dodaję do tych sosów słodko-kwaśnych i po prostu jest to lepsze. I mleko migdałowe też do tego dodaję, no i tak to gotuję. Później tutaj mam sałatkę rzymską na sałatkę i 2 jogurty, jeden jest Danone, a drugi Classic, taki kauflandowy. I tutaj mam kiwi, mandarynki, banany, borówki, mleko migdałowe, takie ręczniki papierowe Foxy, które są dobre. Używam ich do wycierania pralki, bo one są takie trochę nieprzemakalne, więc fajnie się wyciera tą gumę, żeby tam woda nie zostawała. Później tutaj mamy
dwie sałatki takie warzywne brokułowe. I właśnie na jutrzejszy dzień też sobie wzięłam bitą śmietanę do kawki, bo to zawsze ładnie wygląda. Cytryna, tutaj mam taki barszczyk Hortex. I dwie mozzarelle, light i takie markizy bezglutenowe. I tu mam wędliny. Szynka Cabanos biała. Tutaj co mamy? Tutaj? Szynka sokołów. Tu mam... Nie pamiętam co to było, ale też jakaś wędlina. Tutaj mamy co? Szynka jak zepsi. A to wiem co to było. To była taka galaretka z kurczaka. Z takimi różnymi kolorowymi warzywami w środku. Później tak, mam taką zwykłą jarzynkę, błyszczyznę i zupę pieczarkową, bo nie mam czasu, i gotowa, więc wrzuci się zupkę i będzie gotowa szybko. I tu mam dwa chleby. Dwa chlebki jakieś tam wieloziarniste, czy nie pamiętam jakie. Pryczelki bezglutenowe. No i wydaje mi się, że wszystko już pokazałam. Słuchajcie, no... Aha, i pasztet z królika. Nie wiem, co o tym mówiłam, czy nie? Z królikiem. Aha. To jest pasztet z królikiem, nie z królika. No i to jest właściwie wszystko. Jeszcze mam parę rzeczy, które już mam w domu, no to po prostu wykorzystam je. Ale jeszcze coś będzie bardzo ładnego, ponieważ mam torta i takie fajne ciastko. I za chwilę Wam pokażę, tylko to złożę. Na koniec coś najładniejszego, zobaczcie. Takie piękne ciasteczko świąteczne. Taka śnieżynka tam jest, choineczka i gingerbreadek mały. Jaką mam muchę. Świetnie jest to ciastko, a tak to właśnie wygląda jak taka kulka śniegowa. Więc to jest taka mała ozdoba. I zobaczcie, pokażę Wam jeszcze imbir. To jest moje zwierzątko imbirowe. Zwierzątko imbirowe jest po prostu prześliczne. Taki mały jednorożec, ma jednego roga. Tutaj ma mordkę, cztery łapy, wypustki takie właśnie, podobne trochę do smoka. Po prostu jest śliczny, mało ogonek. Zobaczcie, nawet ma marszczenia tutaj na twarzy. No ekstra. Piękny. Więc zostanie też zużyty do różnych potraw. I oprócz tego coś najpiękniejszego i najlepszego na jutrzejszy dzień. Otworzę może, żeby zajrzeć do tego tortu. Jest bardzo ładny. Zobaczcie, tak wygląda torcik. Biały, podoba mi się. Także go chowam. No i później jeszcze się do Was pewnie odezwę. I robię sobie coś na szybko do jedzenia. Ja już nie widzę, bo to jest najprostsze. A tu moja bałwankowa filiżaneczka. Spójrzcie na moją kolację. To jest akurat, to jest moja miseczka. Ale właśnie zapomniałam wcześniej Wam pokazać, ale tak wyglądała na początku z żurawiną. Takie dwie sałatki. I ponieważ coś jeszcze będę robić, to mam kawkę w filiżance z lawendą. A potem jeszcze na noc wypiję sobie herbatkę z kalendarza.